Dlatego, że go nie lubimy. Tak. Bo jest rudy i brzydki. A może się panowie... Przypieprzyć mu, co? Przypieprzyć mu, że Polak mały, no. Jak było PO, to może też kradli, tak jak PiS. Ale PO też dało nam pokraść, a PiS nam nie da pokraść. To sami kradną. Cześć. Dzisiaj zapytamy Polaków, czy uważają, że Donald Tusk ma okazję wygrać w zbliżających się wyborach. Jest to bardzo aktualny temat, także jeżeli chcielibyście się wypowiedzieć, również możecie zostawić swoje zdanie w komentarzu na dole, razem z łapką w górę i subskrypcją, żeby trochę podbić zasięgi naszego kanału. Nasze filmy możecie znaleźć codziennie o godzinie 17, zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku, także zapraszam Was do oglądania, a my lecimy z tematem. Hej ho, let's go! Dzień dobry, czy uważa Pani, że Donald Tusk powinien wrócić? Do polityki. To znaczy, bo teraz startuje z PO do rządu. I czy uważa pani, że mu się uda, czy... Zdamuje się politykowi pan, bo to jest gałąź naszej słabości, naszego państwa. Proszę pana, na pewno nie. A dlaczego? Dlatego, że nie będę z panem rozmawiała. Ja się nie interesuję polityką. Ja mam 78 lat. Proszę o opatrzność, o zdrowie, a nie tam o politykę. Także dziękuję panu. Czyli nie jest pani... Nie mam dobrej definicji. Czy nie jest pani... Trudno panu, trudno mi jest odpowiedzieć i wysłabić się na ten temat. Tak, jeżeli... Wolimy Tuska niż Kaczyńskiego. Jeżeli coś zrobił mądrego, no to pewnie tak. Kto? Tusk. Nie interesowałem się ostatnio, nie mam pojęcia. Czyli nie jest pani zadowolona z obecnej partii? Ani jedna, ani druga. Nie widzę perspektywy dla Polski. Każdy musi być idealistą, żeby mógł sobie radzić. Czyli wolicie Tuska niż Kaczyńskiego? O, jak najbardziej, tak. A dlaczego? Dlatego, że... Jak było PO, to może też kradli, tak jak PiS. Ale PO też dało nam pokraść, a PiS nam nie da pokraść. Sami kradną. Okej. Nie wygra, nie ma szansy. Okej, a jest pan zadowolony z obecnej partii? Jestem. Dobrze, czyli nie popiera pan Tuska? Nie. A może się panowie... Przypieprzyć mu, co? Że Polak mały, no. A może się panowie wypowiedzą? Czy uważają panowie, że Tusk wygra w następnych wyborach? Nie, bez polityki. Kto wygra? Kto by nie wygrał, i tak będzie... Chciałabym. A czy wygra, nie wiem. Czyli popiera pani Donalda Tuska? Najbardziej. Ja uważam, że Donald Tusk to w ogóle nie powinien startować w tych wyborach. A dlaczego? Dlatego, że jest zdrajcą Polski. Na Tusku się zawiodłem i to bardzo. A dlaczego? No wie pan, inne rzeczy obiecywał kiedyś, a inne rzeczy zrobił. Znam go osobiście zresztą, także. Ja nie wiem, kto wybrę, ja Ukrainka. Okej, dziękuję. To i wybrę, kto dobre robi ludziom. No nie zawsze tak to działa. Bardzo dobre Polacy robią dla ludzi, Ukraińców. A czy jest pani zadowolona z działań obecnej partii rządzącej? Nie. Dlaczego? Ze względu na taką brak szczerości, to co mówią nie pokrywa się w działaniach. Ale to samo zarzuca się na przykład obecnej partii. Wie pan, ja pomagam biednym ludziom bardzo dużo. Od kilkudziesięciu lat. Ale zarzuca się, to znaczy, jasne, zarzuca mu się to, ale są również inne opinie, które uważają go za bardzo dobrego polityka. To proszę iść do tamtych, co uważają. No takie uważam. Wojna, bić, niszczyć. Unia patrzy na te i bogactwo pomagaje, skażą, ale nie ma rady. Ukraińców dobywaje, domy rozwalaje. Żywnością, odzieżą, doradztwem, pomocą, wie pan, we wszelki sposób, jak możemy. I chcę panu powiedzieć, że z tych ludzi, którym pomagaliśmy, od kiedy nastało 500+, każdy mówił, będą przypijali i w ogóle, 60 rodzin wielodzietnych odeszło mi, przyszli, powiedzieli, my dziękujemy, mamy już teraz za co dzieci utrzymać. Wiem, jako pracująca emerytka, nikt nie miał nie stracić na Polskim Ładzie, ja straciłam. Na pensji, jako emerytka. Czy uważa pani, że Donald Tusk wygra w najbliższych wyborach? Myślę, że nie. Więc po prostu z prostej przyczyny. To jest prosta przyczyna, wie pan. Nigdy pieniędzy nie było. Jako minister mówił, pieniędzy nie ma i nie będzie. A jakieś te pieniądze są gdzieś. Tusk? Nie wiem.
A popieracie Tuska, czy bardziej w stronę PiSu? Wiesz co, nikogo z tych partii nie popieram. Nie uważamy. A dlaczego? Dlatego, że go nie lubimy. Tak. Bo jest rudy i brzydki. Okej, a Kaczyński jest ładny? Zdecydowanie. To znaczy, no teraz... Ci ludzie mają dużo lepiej, wie pan. Ci ludzie mają dużo lepiej. Ja z biednymi ludźmi pracuję i widzę, jak ci ludzie po prostu naprawdę są przynajmniej zabezpieczeni, o tak powiem. Uważam, że tak. A czy popiera pani Donalda Tuska? Bardzo. A dlaczego? Bo to jest porządny człowiek. Zarzuca mu się, że jest kłamcą. A kłamcą to jest Kaczyński. No dobrze, a są państwo zadowoleni z polityki Kaczyńskiego? Bardzo. A co państwa zadowala? To, co robi, nas zadowala. Mają pieniążki na to, na tamto, na dzieci, na pojechanie gdzieś, na ubranie. I my pomagamy z odzieżą, z żywnością i powiem panu, że widzę radykalną zmianę od momentu zmiany władzy. Radykalną. Okej, a czemu? No gdzieś się nie spotykają, że tak powiem, z moimi potrzebami tak i tak dalej. Mam wrażenie, że walczą tylko swoje interesy. Bo zarzuca się na przykład, że to właśnie ze względu na rząd PiS jest tak duża inflacja. Proszę pana, inflacja jest na całym świecie. Także bajek to niech pan poszuka, może pan komuś opowie. Tak, ale też bardzo mocno 500 plus obciąża budżet państwa. Proszę pana, a myśli pan, że te pieniądze tylko budżet państwa? Ja myślę, że premier Morawiecki powiedział prawdę. Wystarczyło nie kraść. Nie mam pojęcia. Okej, a orientujesz się w ogóle w polityce? Nie interesuję się na razie. A już możesz głosować? Mogę. Może wypadałoby się zainteresować? Być może. Tak, a na przykład stopy procentowe? Bardzo dobrze. A mają państwo kredyt? Nie mamy. Okej, bo na przykład zarzuca się, że... Trzeba być rozsądnym w braniu kredytu, proszę pana. Trzeba przeliczać swoje, że tak powiem, możliwości finansowe. Na tym VAT-ie tyle kradli, wie pan, ja sam znam takich, co kradną, całą masę. Tyle kradli, wie pan, że po prostu... Dobrze mówię. Ja wiem, co ja mówię. Czyli pan nie popiera rządu Morawieckiego? Ja nie wiem, że Morawieckiego popieram, że pan mnie nie rozumiał. Ja chcę tylko powiedzieć, że dla ludzi jest o wiele lepiej, dla biednych ludzi jest lepiej. Okej, a jakie są twoje potrzeby właśnie, takie jako obywatela? Co? No, żeby może się kierować bardziej interesem narodowym, a nie partyjnym na przykład. No tak, ale na przykład Narodowy Bank Polski zachęcał, tak samo jak rząd młodych Polaków do brania kredytu. Proszę pana, każdy powinien się kierować własnym rozumem. Czyli jednak nie ufać rządowi? Zdecydowanie nie każdemu rządowi ufać. Ale ten rząd, wydaje mi się, że robi to, co może na obecne czasy. Dla rodzin wielodzietnych, dla, wie pan, ludzi starszych. Ja to widzę, bo ja po prostu tym ludziom pomagam, więc to widzę. Ja z tej perspektywy mówię. Rozumiem. Polityka dziękuję. Się nie bawię, wie pan, i nie, za bardzo mnie nie interesuje. Nie. A dlaczego? Nie interesuję się polityką. No dobrze, ale mimo wszystko to jest bardzo... Nie. Rozumiem. Widzę realną, po prostu... Realne życie tych ludzi. Tyle powiem. Rozumiem, dziękuję. Bardzo tak chciała. Życiu. A dlaczego? Bardzo chciała, naprawdę. Czyli ja popiera pani? O tym, żeby został. Czyli popiera pani? A pani? Ja nie. Czyli pani się nie zgadza z tym? Ja nie chcę. Wypowiadać się na ten rząd. A dlaczego? Ja przeżyłam rządy Tuska i wiem, jak się żyło za 5 zł, musiałam pracować w ochronie. A jest pani zadowolona z rządów obecnej władzy? Bardziej jak za Tuska. Ja się zgadzam. To znaczy, jest pani za rządem PiS-u, czy raczej skąd za PO? Pytanie? Dlatego, że tutaj rozmowa... Nie rozumiem. Skąd to pytanie? To znaczy? Czy jestem za rządem, a w jakim celu? Na pewno wygra. A popiera pani bardziej Tuska, czy PiS? Bardziej Tuska. Robią błędy, ja tam nie będę mówiła, że oni są tacy super, ale 1000 razy wolę ich jak Tuska. Po prostu zbieramy opinie od Polaków, żeby zorientować się, co oni uważają na ten temat. No, ja uważam, że jest lepiej jak było. Po prostu ten rząd już za dużo nie zrobi. Czyli raczej nie jest pani zadowolona? Nie. No dobrze, ale mimo wszystko zarzuca się temu rządowi, że jest bardzo duża inflacja i... Inflacja nie zależy od tego rządu. No trochę zależy, dlatego że... Może tak, ale nie aż tyle, ile... I jest... Warto być uczciwym, niestety. Chodzi o to, że
do tej pory było bardzo źle. Czy uważa pani, że Donald Tusk wygra w najbliższych wyborach? Dlatego, że wszyscy wiemy, tylko niektórzy się wstydzą wypowiadać to, co myślą. Proszę pana, ja jestem za. A popiera pani bardziej obecną partię, czy Tuska? Nie, ja nie chcę rozmawiać, bo moja nie jest. A czy uważa pani, że Tusk ma szansę wygrać w najbliższych wyborach? A Tusk mnie nie interesuje, bo przez Tuska to ja głodowałam, proszę pana. Już powiem tak po prostu, żeby ludzie wiedzą, o czym mówię. Za Tuska to ludzie głodowali, proszę pana. I ja uważam, że... Jeszcze powtórzę raz. Warto być uczciwym. A z powodu inflacji, czy... Inflacja też, tak. I myślę, że przydałaby się już zmiana w rządzie. Myślę, że to wygra. Dziękuję bardzo. No, jak sami zauważyliście, opinie były podzielone. Większość osób uważała jednak, że PiS zwycięży. Także pamiętajcie, żeby zostawić swoją opinię w komentarzu. Jeżeli nie zgadzacie się z PO na przykład albo z PiS-em, uważacie, że któraś z tych partii nie powinna zwyciężyć, również możecie zostawić swoją opinię w komentarzu. Pamiętajcie, żeby się wypowiedzieć. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby podbić zasięgi naszego kanału, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście. No i tak jak mówiłem, nasze sądy możecie znaleźć w piątek. Sorry, codziennie, kiedyś było w piątek. Teraz możecie nasze sądy znaleźć codziennie o godzinie 17:00, zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku. Jeżeli chcecie zostawić jakiś temat, który chcielibyście usłyszeć, możecie zostawić go w komentarzu na dole. Cześć.